EkoDarPol w drodze to cykl programów, w których odwiedzamy gospodarstwa rolne korzystające z rozwiązań naszej firmy w prowadzonych uprawach rolniczych i ogrodniczych. Sprawdźmy w praktyce, jakie efekty uzyskują klienci stosujący produkty firmy EkoDarPol w uprawach konwencjonalnych i ekologicznych. Zapraszamy! Panie Sławku, od kilku lat w swoim gospodarstwie stosuje Pan rozwiązania firmy EkoDarPol. Które najlepiej się u Pana sprawdziło? Najlepszym produktem u mnie było Humus Active, znaczy urzeźniacz glebowy i również nawozy dolistne z plonochronów. Na 27 hektarach uprawiam buraki cukrowe z pszenicę jarą, ozibą i jęczmień ozimy. W jakich uprawach stosuje Pan produkty firmy EkoDarPol? Znaczy w tym roku wszystkie uprawy były zasilane humusem Active. Pożniwa było 20 litrów na hektar. I na wiosnę było tak samo, było 10 litrów do 20 litrów było siane, pryskane samo na wiosnę. I również później było dawane jeszcze po 10 litrów na buraki, na pszenicę i na jęczmień, jako w formie dolistnej. Jakie efekty zauważa Pan przy stosowaniu produktów firmy EkoDarPol w uprawach, które Pan prowadzi? Znaczy, głównie w bloku cukrowym widać, że mniejsze porażenie przez chwościka w zbożach, większe ulistnienie roślin i także powinny poprawić się też parametry skupowe zboża. Panie Sławku, jakie efekty na roślinach i na glebie zauważył Pan po wieloletnim stosowaniu humusu Active? Pan stosuje ten produkt już od 2 lub 3 lat. W pierwszym roku nie było aż takie mocno różnica, ale już w następnych latach, szczególnie w drugim, albo teraz w trzecim, tu widać, struktura gleby się poprawiła. Znaczy więcej przyjmuje opadów, które przynajmniej powinien być. U nas niestety w tym roku brakuje. I również gruzołkowatość ziemi zupełnie jest inna niż bez humusu Active. Jakie efekty zauważył Pan po stosowaniu humusu Active na glebie i na roślinach, które rosną na tej glebie? Po stosowaniu widać, że ziemia lepiej chłonie wodę i również jej w nią lepiej zatrzymuje. Rośliny dłużej są jędrniejsze i dłużej zatrzymują wodę w sobie, które później efekty przekłada się na plony.